Powiem tak szczerze, że gratuluję zespołowi gospodarzy. Bardzo miło mi jest gościć ponownie w Koszalinie. Myślę, że Państwo są wszyscy kibicami koszykówki. Pamiętają, jak grałem tutaj w Koszalinie. Ostatni sezon wasz w niższej klasie rozgrywkowej. Jeszcze tam na Dibua chyba graliśmy w tym liceum. Chociaż tu na Gwardii już play-offy chyba były, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, wracając do meczu. Powiem tak szczerze, że przyjechaliśmy, nastawiłem zespół, że przyjeżdżamy za wszelką cenę wygrać. Tak jak Państwo wiecie, mamy duże kłopoty kadrowe. Oczywiście próbowałem zespół nastawić tak, żeby nie myśleć o tych problemach kadrowych, że są następni, są zastępcy. Nie myślimy o tym, kogo nie ma, myślimy to, co mamy i tym gramy. I z nastawieniem, żeby wygrać mecz. Broń Boże, nie z nastawieniem, żeby nas nie zlali, żeby nam nie zrobili krzywdy, jak w ostatnim meczu ze Śląskiem, tylko wygrać mecz. Tylko tak możemy doprowadzić do takiego meczu, jakim dzisiaj doprowadziliśmy. Naszą taktyką było ograniczenie przede wszystkim dużej przewagi zespołu Koszalina pod koszem. Niestety nie mamy zbyt dużych zawodników, centrów i próbowaliśmy podwajać. Oczywiście wiąże się to z dużym ryzykiem, że zawodnicy obwodowi są wolni i w pierwszej połowie było to bardzo mocno wykorzystane przez zespół Koszalina, bo aż 80% skuteczność rzutów za 3. I cóż, nasza taktyka na tym się opierała. Dużo podwojeń, dużo pułapek, dużo bardzo agresywnej obrony. Czego zabrakło? Cały czas możemy mówić, że doświadczenia. Jest to dla niektórych chłopców pierwszy sezon, dla niektórych pierwsze mecze w ogóle od drugiej rundy, od tej rundy szóstkowej tak naprawdę. Doświadczenia, siły pod koszem jakieś, być może łudu szczęścia, bo mamy w swoim, że tak powiem, w swoim składzie super strzelców, którzy z różnych względów dzisiaj zawiedli, ale nie chcę mówić o jakichś ich brakach, natomiast muszę ich pochwalić za tą zawalkę, za to, że tak naprawdę wyglądali, że chcieli wygrać to, co sobie wcześniej przed meczem założyliśmy, a nie żeby tylko odbyć ten mecz i tak jak mówię, za dużo nie stracić. Ode mnie tyle. Dziękujemy serdecznie, panie trenerze. I kapitan zespołu Politechniki Warszawskiej, Marek Popiołek, bardzo prosimy. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować ekipie z Koszalina kolejnego zwycięstwa, które przybliża ten zespół do play-off. Wiedzieliśmy, czego się możemy po nich spodziewać, szczególnie po dojściu naszego kolegi Piotrka Pamuły. Ten zespół dysponuje dużą ilością bardzo dobrych strzelców i dzisiaj naprawdę ciężko było nam ograniczyć te rzuty trzypunktowe, bo jedną rzeczą jest to, że Koszalin jest silny pod koszem, gdzie staraliśmy się, tak jak trener mówił, podwajać i gdzieś tam nadrabiać te nasze braki, jeżeli chodzi o siłę fizyczną, ale drugie zagrożenie czekało na nas na obwodzie i tutaj aż 10 trójek trafili gracze AZS-u Koszalin na bardzo dobrej skuteczności, co jest no, rewelacyjnym wynikiem, tutaj 10 trójek i 45%. Także to były takie główne czynniki, które dały Koszalinowi zwycięstwo. My myślę, możemy chodzić z podniesioną głową, bo przez 40 minut staraliśmy się nie tylko nawiązać walkę z Koszalinem, ale ten mecz wygrać. Troszeczkę dzisiaj zabrakło, ale będziemy szukać naszych szans w kolejnych meczach, a zespołowi AZS-u życzę powodzenia w kolejnych meczach i chyba mogę już powiedzieć, że powodzenia w play-offach. Dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że parę rzeczy jest meczu, w których jestem zadowolony, a parę rzeczy, w których jestem bardzo niezadowolony. Po pierwsze, nie mieliśmy dobrego początku meczu, dlatego że za miękko zaczęliśmy mecz, za łatwo pozwalaliśmy Politechnice na otwarte rzuty, oni to bardzo dobrze wykorzystali. Zrobiliśmy później przewagę. Niestety w drugiej kwarcie z rzędu popełniliśmy, teraz nie dokładnie 4 albo 5 strat. Wiem, że popełniliśmy 8 strat w drugiej kwarcie, to jest po prostu coś niemożliwego, ale dzisiaj pokazaliśmy, że też to jest możliwe. Druga połowa, dużo lepiej zagraliśmy w obronie, ale musi dać znanie Politechnice, że trafili parę bardzo trudnych rzutów przez ręce i to po prostu zrobiło to, że mecz był ciekawy do końca. W końcówce młodzież zagrał Milicic i to nam dało takie zwycięstwo.
Dziękujemy. I tak, Piotr, po raz pierwszy, jak powiedziałem, na konferencji w Koszalinie, w białej koszulce AZS-u. Witam serdecznie. No w ogóle pierwszy raz jestem na konferencji w Koszalinie. No tak jak trener powiedział, początek, w ogóle pierwsza połowa była bardzo dobre otwarcie zespołu z Warszawy. Bardzo ciężko było ich powstrzymać. Mieli również oczywiście dużo czystych pozycji, które po prostu wykorzystywali. Przede wszystkim pierwszą połowę zaczął bardzo dobrze Michał Nowakowski. Cały mecz bardzo równo grał Jarek Mokros. No i taki zespół, sam w nim grałem, także wiem jak to jest, że ciężko powstrzymać po dobrym początku. Zdarzały się głupie straty, w tym moja pod koniec meczu, zupełnie niepotrzebna, gdzie zrobiłem 8 sekund. I przy takich właśnie stratach robi się nerwowa końcówka, no, gdzie nie powinno tego być. Tak jak trener powiedział, w końcówce w swoje ręce wziął piłkę Igor Miliczyć, zrobił 4 bardzo ważne punkty i jedną asystę. No i to było doświadczenie, które zaprocentowało w końcówce w tym meczu i 2 punkty zostają w Koszalinie. No, teraz się przygotowujemy do następnego meczu. O tym zapominamy i miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiejszego dnia. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania?